Działki Lero de Wanda, jak i również wszystkie działki w obrębie Nowej Huty, są dla tego miasta jak gdyby płucami zielonymi, którym miasto może oddychać. Na działkach jestem 37 lat. Człowiek jest zżyty z tą działką. No, na działkę chodzi się codziennie, trzeba pracować i odpoczywać. Relaks emeryta taki jest. Na wczasy go nie stać, to musi na działce spędzać czas. Obecnie ogrody działkowe są w kręgu zainteresowań deweloperów i Rady Miasta oraz Prezydenta, którzy chcą pozyskać te tereny jako najłatwiejsza zdobycz i chcą budować bloki, domy. Na noc są zamykane bramy, ponieważ często zdarzają się włamania, kradzieże. Natomiast w ciągu dnia wielokrotnie widziałam całe rodziny na rowerach, mamy z dziećmi w wózkach czy bez wózków, które tu spacerują i nikt ich nie wygania. Można posiedzieć, pogrillować, porozmawiać, nawet jakieś piwo wypić. Te działki są, całkowicie różnią się od parków miejskich, gdzie nie można nawet na trawę wejść. Tutaj się czujemy jak u siebie, mamy własne miejsce po prostu. My teraz zjeżdżamy Aleją Solidarności, czyli tą dawną osią pracy, Aleją Lenina, prosto na plac centralny, czyli centrum urbanistyczne Nowej Huty. Przed nami wielka, długa, szeroka aleja, która prosto doprowadza aż na plac centralny. Nowa Huta bowiem miała posiadać trzy swoje główne place. Zrealizowano tylko plac centralny i to w okrojonej formie. Pozostałymi placami miał być plac defiladowy, który teraz mijamy po prawej stronie, a także plac ratuszowy na skrzyżowaniu Alei Przyjaźni i Alei Róż. Na miejscu tego niedoszłego placu znajduje się dzisiaj park ratuszowy. Po lewej stronie osiedle centrum A, po prawej centrum B. Budownictwa socrealistycznego, tak jak już Państwu mówiłem, gdy jechaliśmy w przeciwną stronę, zaprzestano. W roku 1956 po tak zwanej odwilży stwierdzono bowiem, że budownictwo socrealistyczne jest niezgodne z ideologią, dlatego natychmiast zaprzestano sztuki w tym duchu. Zaprzestano także budownictwa.
I komu dałem nowy bukiet? Wiesz co, bo pani zamówiła. Właśnie chciała z alstromeriami, to jest alstromeria. Podoba ci się? No, spoko. Dałbyś takie dziewczynie? Czy wolałbyś róże? No z reguły dziewczynek są róże, nie? A się wolą róże. No zależy jaka dziewczyna. No ale 90% to dziewczyny woli róże. I raz mi się tylko zdarzyło, że dziewczyna wolała stokrotki. No ale to co najpierw pytasz dziewczyny, jako nie, chce kwiatka, a później kupujesz? Nie, no właśnie, dlatego... No ale na pierwszej randce się nie daje kwiatków, nie? Proszę? Na pierwszej randce się nie daje kwiatków. Dlaczego? Przynajmniej ja nie daję. Co czemu? To? Nie wiem, bo niektóre dziewczyny są jakieś dziwne. Ale że co, dlaczego? Nie, bo jak... sobie coś wtedy wymyślają, no, tak? No, i sobie jakieś, coś... wiesz, kręcą filmy, nie? Że jak się przejdzie z kwiatkiem. Dziewczyny niektóre są takie, że strasznie patrzą na znaczenie kwiatów. Że tam czerwona no to oznacza miłość, tam kolor żółty no to tam niewierność, zdradę, jakieś takie. Ale mnie najbardziej się podobają białe róże. No, kupowałeś kiedyś dziewczynie białe róże? Nie. Nigdy? No, to musisz zacząć.